Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w czwartkowe popołudnie. Dzisiejszy dzień będzie wielki. Zaczynamy oczywiście od nagród za Division Rivals i Food Champions. Jednak dzisiaj wieczorem, tak w okolicach godziny 20 na moim Twitchu, otworzę player picka z ikoną w wersji środkowej lub Prime. Nie mogę się już doczekać tego hulita, więc podajcie na mój kanał. A jak nie możecie, to spokojnie, jutro w odcinku wszystko będzie, więc tak jest. Mamy do trafienia przyzwoite karty. De Jong, Lewandowski, którego gdybym trafił w player picku, to chyba bym przepalił właśnie w tym SBC ikonę. Mam już przygotowany jeden skład. No obecnie od zera to kosztuje 1 200 000. Jak nie więcej, kompletny kosmos. No ale dobra, zaczynamy od nagród za G1. Trochę ich tutaj nie było. Dwie paczki za 100 tysięcy, dwie player picki. Zobaczmy, czy gra mnie jakoś nagrodzi. Może Oblak! Okej, okay, Ahorke, 86 oceny ogólnej, będzie przepalany o ikonę, bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę to jest spoko ocena. I tutaj mamy jeszcze, no wezmę Starzyńskiego, no tam 82 mi nie robi, a zawsze Polak, zostawimy go sobie. Cieszy ten Ahorke, szkoda, że nie ma czerwonego lewego, bo on to dopiero by dobrze wyglądał, ale w porządku, dwie paczki za 100 tysięcy i wiecie co, myślę, że ciężko będzie trafić tutaj walkout ze względu na to, że te karty wysoko ocenione po prostu są teraz cholernie drogi. No takiego Oblaka na przykład nie ma na rynku, zresztą on ma teraz Informa, tutaj trafiliśmy Informa, Japonia, prawy skrzydłowy, czyli chyba ten, którego przed chwilą mieliśmy w player picku. W porządku, zawsze to jest 10 tysięcy w portfelu, o, 82 oceny ogólnej. To może nawet trochę więcej, przyzwyczaiłem się, że te karty są nisko ocenione. No jest Marcelo, sam Ienaga od 15 tysięcy, więc naprawdę spoko opcja. Ech, myślałem, że jakieś ciekawsze będzie miał statystyki. Marcelo, Boateng, no niestety chyba też bez żadnego ciekawego duplikatu. Mam nadzieję, że druga paczka to uratuje, bo potrzebuję budżetu. Potrzebuję jak najwięcej kart na to SBC, które będę dzisiaj robił i też nie ma walkoutu. Ekrany bez Informa, więc... Kto? Dzeko? Wiszka 84, masakra. Ale tego się właśnie spodziewałem, że te paczki w tym tygodniu ze względu na te ceny nie będą jakieś mega dobre, tylko jedna karta wysoko oceniona. No jeszcze Division Rivals to wszystko może uratować. Jeśli chodzi o Division Rivals, to raczej skończyłem na randze drugiej, chyba że jakimś cudem utrzymałem się na pierwszej. Zobaczmy co w nagrodach. Dwie mega paczki. Wow, no to bierzemy, super, super. Nie wiem jak, naprawdę nie wiem jak utrzymałem się na tej randze pierwszej, bardzo dziwne, ale mi to odpowiada, mega nagrody. No dobra, tutaj to jeden walkout musi być, kurczę. Ale piękne combo, zarówno G1 jak i ranga pierwsza, zaczynamy bez ekranów. Oszukane, znaczy no to jest Champions League, więc tam mówiłem, że oszukane, 80 overola. Ale może w środku, Zieliński, nie, naprawdę to 80 to był max, ej no dobra. Dwie paczki Ultimate, w sumie 60 rzadkich zawodników, no to może jakiś what if, ten Lemelu, żebym mógł sprzedać, właściwie mogę go sprzedać, i tak chyba go sprzedam. Jest walkout i jest to zwykła karta. Okej, okay, to nie mam pojęcia kto, ktoś do SBC, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, trafiłem, Cristiano Ronaldo, nie wierzę, nie, 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 niemożliwe, nie, będę musiał go przepalić, o Boże, nie, o nie, to jest ta sama bluza. To jest ta sama bluza, ja dobrze kojarzę. Cristiano Ronaldo, którego muszę przepalić w SBC ikonę, nie wierzę. Docencie to, że nie dałem tego w tytuł. Cristiano kosztuje milion monet, ale no niestety. Nie mogę nic z nim zrobić. I jeszcze Wojtek Szczęsny. Koket, co to za paczka? To jest najlepsza paczka w tym roku. Matko boska, no ja. Milion monet. No zakładam, że gdybym wziął paczkę wymienną, to bym go nie trafił. Więc... Co się dzieje, Varan? Dobra, mamy chociaż... Nie no, ludzie, najlepsza paczka w historii tej FIFA, naprawdę. Drugi raz w tej FIFA trafiam Cristiano Ronaldo, ani razu nie trafiłem Leo Messiego, zmieńmy to. Bo jak idziemy na całość, to idziemy na całość. Leo, jesteś tutaj? Na spokojnie, poczekajcie. Handanowicz, tak jest, dobra, 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 będzie na przypałkę 88. No słuchajcie, ranga pierwsza w Division Rivals. Piękna, po prostu piękna. No i kurde, no... Ja... To co jest? Co się dzieje? Sonaldo! No nie... O mój Boże... Dobra, zostawiam sobie to na później, bo w tym momencie tak naprawdę przepalę pierwszy skład o ikonę, ze względu na to, że mam tam właśnie Sona, to chcę się go pozbyć, żeby później go nie przewracać. Wiem jedno, dzisiaj nie mam co liczyć na dobrą ikonę. To jest skład oceniony na 87, który przepalam. Żegnamy się z potmem Lewandowskiego. No słuchajcie, ma lepsze karty, zdecydowanie lepsze karty. Zagrałem nim 144 mecze, 117 bramek, 73 asysty. No nie mam zamiaru go trzymać, bo monety są po prostu potrzebne. I to tyle. Suarez, liczę na to, że dostanie Totsa. Masakra, po prostu masakra. No trochę żal Roberta, ale mówię, są jego lepsze wersje. Dobra, możemy od razu otworzyć tę paczkę.
Co tu się stało? Co tu się... To jest niemożliwe. Dobra, tutaj cyk, duplikaty same, w porządku. Byłem pewien, że to będzie Bernardo Silva, naprawdę, no przecież Portugalia zawsze. Zawsze to jest Bernardo Silva, okej, Varane teraz kosztuje jakieś 89 tysięcy, w porządku. Wreszcie niewymienny Varane dołączył do mnie, wraz z niewymiennym Mendym, którego ostatnio trafiłem z pików. Matko boska, no nie no, za przepalenie Cristiano Ronaldo to tam wieczorem musi coś wpaść. No raczej go przepalę, bo słuchajcie, no tak naprawdę nie ma sensu, no nie ma sensu trzymać go, skoro mam jego lepszą wersję. Ani razu nim nie zagram, a co jak co, pomoże mi trochę oszczędzić pieniędzy, 82. Gdybym mógł, to naprawdę komuś z was bym go dał, serio. O! Haha, trochę lepszy Cristiano Ronaldo u mojego przeciwnika. Gramy na PS5, bo właściwie dlaczego nie? I właściwie to nawet przyjemnie się gra przy okazji. Uważam, ze względu na to, że gameplay jest praktycznie identyczny już, no wydaje mi się, że naprawdę te wersje się zrównały. Chyba się zrównały, tak patrząc na te patche. No to nie widzę, dlaczego miałbym tutaj nie grać. Oczywiście Foot Champions nadal PS4, ale te Rivalsy, no możemy zagrać sobie przy ładnej grafice. Nie grałem nic od ostatniego odcinka, co oznacza, że mam skill rating, no te 2070. Walczymy, słuchajcie, walczymy. Mam nadzieję, że rywal też w miarę wysoko ustawiony. Tak, czekam, aż zejdzie Mbappé. Fajnie, fajnie, zimna krew. Lewa noga, uda się. Proszę bardzo, 1-0. Nie mogę się doczekać tego Guardioli dzisiaj wieczorem, naprawdę ja czuję, że to będzie jakiś Guardiola, Gattuso i Nakata. Garincha, kolejna świetna piłka, Mbappé, cyk, prawa, no, ojeny, co to za technika? Idealnie ominąłem obrońcę, no nie, jestem rozczarowany. Garincha, o, standardowo dobra piłka. Co się dzieje? Mbappé, strzeliłeś gola, ale gwiazdorzysz. Cancelo, świetna piłka do Garinczy, no ten musi pokonać tutaj Roberto Carlosa, no, możemy na spokojnie, jednak nie. Okej, okay. Dobra, to było taktyczne, bo w ten sposób Garincha może dośrodkować do Mbappé, świetnie się Boateng wrócił, szkoda. Ogółem to powoli zbliżamy do końca pierwszej połowy, teraz złe wybicie, zła główka Kessiego, szkoda, bo tu aż się prosiło o zdobycie drugiego gola. Mamy w miarę spotkanie pod kontrolą, rywal nie miał żadnej groźnej okazji. Szkoda tylko, że Mbappé wtedy nie trafił, naprawdę, tak to byśmy troszkę pewniej prowadzili. Zobaczmy teraz Tavernier, czy będzie główka? Nie. Oj, to jest dobra kontra, to jest bardzo dobra okazja do podwyższenia prowadzenia. Mbappé! Dobra, spokój, spokój. Kurde. Dobra, pociśniemy chyba teraz, cyk, Mbappé. Kurde, nie wiem jakiego ma Ferdinanda. Naprawdę, no nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi, sobie przy montażu zerknę, ale pięknie funkcjonuje. Znaczy, no każdy Rio jest dobry w tej grze i tyle. Ach. A nie, poczekajmy. Mbappé powolutku, cyk. Heel to heel. Może jakoś ładnie się wymienią zawodnicy pozycjami. Cristiano, Elastico, zza pola karnego, to jest niestety strzał chyba nad poprzeczką. Rywal zdjął Roberto Carlosa, wpuszcza za niego Kurzawę. No nie no, za taką zmianę to ja bym mu zabrał tego Roberto Carlosa. No nie, jak no nie, no chłopie. Czemu? To jest najdziwniejsza zmiana, jaką widziałem. A wiele zmian w tej grze sam robiłem dziwnych. Teraz Kessie, dajesz. I chyba będzie spalony, ale właściwie czekamy na decyzję sędziego. Ronaldo, szkoda, bo już tam widziałem Mbappé oczami wyobraźni. Ach. To jest gol. Niestety to będzie bram... Masakra! Oj, Cristiano, teraz Curtis Jones, cyk. Kurczę, no... Byłem pewien, że idealnie wytajmowane to podanie, chyba że on Nie wiem, gdzie on gra tym Kurzawą. Na pewno Roberto Carlos by lepiej podał. Ale no, Kurzawa przejmuje i teraz musimy się wracać tutaj. Czy zagra prostopadłą, czy może skończy tym Cristiano Ronaldo, to jest najlepszy napastnik w grze niby. Dobra, mamy okazję, która powinna zamknąć to spotkanie. Garincha, wbiega Robben. No dobra, Garincha, skończ to. O nie. Jak głupio, zaspałem. Kompletnie zaspałem, no wziął mnie na tego bridge'a. Szkoda, naprawdę, no 83 minuta, zawsze to boli, ale okej, no jeszcze możemy przycisnąć przeciwnika tak naprawdę. Żal tej sytuacji Garincha, no myślałem, że uda mi się tam podać jakoś do Robbena, niestety się nie udało. Dobra, wybieg tym Ronaldo. Kessie. Jeszcze rzut rożny dla niego, boję się, że to będzie wrzutka na Ronaldo i niestety wygrana, proszę, Varane. Wygraj to ktoś. Koniec, no to jest już koniec, to jest 92 minuta. Sędzia nie powie... Dobra, koniec. Zabrakło zimnej krwi, no ale wczoraj to ja w ogóle nie grałem. Dzisiaj pierwszy mecz, szkoda, bo coś czuję, że miał niższy skill rating ode mnie. Co?
Ja tego nie mogę pokazać w filmie. Co tu się stało? Chyba to fair wyszedł w SBC. Jak zostaną pieniądze po zrobieniu ikony, to na pewno go zrobisz 6 dni na ukończenie, więc kompletny luz, trzeba go zrobić, bo to była niesamowita karta swego czasu w FIFA Plus, łączy się z Kleiberem, z tym moim Cruyffem, którego dzisiaj wieczorem trafię. Dobra, jednego player picka chciałem zrobić, bo jeszcze mi mało. A może dwóch Ronaldo trafię w odcinku? Dlaczego nie? Kto mi zabroni? No wy zabronicie. Grimaldo 8-4 też spoko, będzie do SBC, zrobię jeszcze jednego. Dobra, teraz jakiś 85, naprawdę potrzebuję. Uuu, proszę bardzo, Skorupski, bierzemy informa, dlaczego nie? Polak. Przyda się na pewno. Sokrates. O, Kamavinga. Fajnie, fajnie. Takie niezłe drużyny widzimy, choć całej drużyny pewnie jak wy zobaczyć nie zdążyłem. No mam nadzieję, że wygramy tym razem. O matko, ale ja nie wiem, może coś zepsute było, a może gość po prostu specjalnie spadał do niższej ligi dla lepszych nagród. No nie wiem, ja tam za nagrody w lidze pierwszej rangę pierwszą nie narzekam, jednak trudno jest mi wytłumaczyć to, co się przed chwilą stało. Ale Garincha pięknie śmiga, Gianfranco Zola, cyk, Cristiano Ronaldo, McGiddy, cyk, Elastico, ach, no prawie. Mogłem zrobić w drugą stronę Elastico, byłby gol na stówkę. Tym trzeba kryć dół, jest Dembele, Sokrates, świetnie, Varane. Tak widzę u rywala Roberto Carlosa, naprawdę nie obraziłbym się, gdyby się u nas pojawił w player picku obrońca praktycznie do końca gry, plus naprawdę piłkarz z dzieciństwa, piłkarz, którego miałem okazję poznać, porozmawiać z nim. Takich graczy ja tutaj chcę. I teraz świetnie, Gianfranco, chyba będę podawał albo strzelę, co przy słupku? 1-0, bez kombinowania, to jest CR7, CR794. Ronaldo w polu karnym, znów, bez zastanawiania się, strzał, gol, to jest proste. Ta pewnie znów mi dało kogoś 1600 i się jaram teraz, że prowadzę. No i zobaczmy, Lukas, ładne podanie, Dembele kończy, no ale spalony, na moje szczęście. Jeśli chodzi o dzisiejszego wieczornego player picka, to tak najbardziej marzy mi się jakiś, no środkowy pomocnik, chyba środkowy pomocnik, no i nie mówię tu o Hulicie. Wow, ale wjechał, o Hulicie, no ale wracając, no, dobra, zacznijmy drugą połowę. A więc wracając do rozmowy, mówię, środkowy pomocnik, oczywiście mamy wielu wspaniałych w drużynie, Wayne Rooney, Curtis Jones, no Kessie, który jest sprzedawalny, ale wiecie co, taki Petit, nawet Makelele, bo zależy mi po prostu na kimś, kto gra z grania. Oczywiście, Hulit, Vieira, Zinedine Zidane będą spoko, w ogóle bardzo rzadko z tych pików widziałem Zidana. Dobra, ale tak jak oglądałem innych streamerów, youtuberów, to właściwie nigdzie mi się w oczy nie rzucił Zizu. No ale też, no jest ta jego wersja środkowa mega droga, więc w miarę zrozumiałe. Xavi Prime też byłby spoko, bo bardzo lubiłem jego podstawową wersję, nie, środkowej używałem, no po prostu tę wersję, którą grałem. Stevenowi Gerrardowi chyba podziękuję. No zobaczymy wieczorem. Może uda się zamienić Ronaldo na Eusebio, kto wie, to byłby dobry deal. Cristiano, Mbappé wchodzi sobie, a podaj tak po ziemi, super, hat-trick Cristiano. Naprawdę mam wrażenie, że trochę lepiej go zacząłem wykorzystywać, też miał kapitalne liczby w ostatnim Foot Champions, chyba 35 bramek jakoś. Naprawdę starałem się poprawić swój poziom gry i mam nadzieję, że to widać. No i teraz Kessie, bardzo możliwe, że Kimpembe będzie szybszy, Mbappé podskakuje. To co, jeszcze jeden gol Ronaldo? Cristiano, 4-0. Okej. Okay. Kiedyś na pewno docenimy to podanie przeciwnika. 4-0. No i wiecie co, fajnie, fajnie, że wygrywam, jednak pytanie brzmi, jaki on miał skill rating. No wiecie co, jeśli niski, to właściwie nie narzekam, bo nabijam sobie punkty do Division Rivals, to może być dobry sposób. Mbappé z trzema asystami właściwie, no jeśli będzie tutaj zepsuty matchmaking, to wiecie, zyskiwać sobie punkty skill ratingu, później wracać na PS4, żeby grać z tymi lepszymi rywalami, no 1782, masakryczna dysproporcja. Ale dla mnie to dobrze, choć jest to nie fair, bo nie wierzę, że nie gra teraz ktoś na PS5, kto ma podobny skill rating do mojego, no ale mówię, chociaż mam te punkty do rangi, które są bardzo cenne. Neymar? Może być. Acerbi 83, no dobra, przyda się. Na pewno jeszcze porobimy jakieś player picki na live'ie. Na dzisiaj jest to tyle, wydaje mi się, że wystarczająco dużo trafiłem w tym odcinku, no ale nie mogę się doczekać, naprawdę jestem tak podekscytowany, tak długo czekałem na to wyzwanie. Wpadajcie dzisiaj na Twitcha. Do zobaczenia. Cześć!